Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku, w poprzednim odcinku, przepraszam, pociąłem materiał z kamerki GoPro. W tym odcinku dotnę jeszcze materiał z telefonu, z drona. Pokażę wam, jak go wkleić pomiędzy, jak go przenosić. Do tego pobawimy się przejściami i tym łagodzeniem, jak gdyby, dźwięku na przejściach właśnie z jednego filmiku do drugiego. No i to chyba będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Dobra, to działamy dalej. A więc tak. Odpalam właśnie program iMovie. Pyk. I tutaj, jak możecie zauważyć, pociąłem materiał z kamerki GoPro ostatnio. No i wygląda to mniej więcej tak. Ok. I teraz został mi do pocięcia materiał z kamerki, właściwie z Sylwii telefonu, i mam jeden krótki filmik właśnie z drona, więc ściągam sobie to. Pyk. To jest tutaj w kajaki dron. W tym momencie mam tutaj folder, który przygotowałem wcześniej. Sylwia telefon kajaki. No i tutaj mamy kilka filmików. Trochę tego jest, ja tego gdzieś tam na pewno wszystkiego nie wykorzystam. Spróbuję coś powycinać z tych filmików z Sylwii telefonu. Będę to wycinał na takiej zasadzie, jak wycinałem wcześniejsze filmiki. Wszystko wygląda dokładnie tak samo. Także już tego też nie będę pokazywał, bo wydaje mi się, że to jest trochę strata czasu. Możecie sobie obejrzeć poprzednie odcinki. Więc ja na szybkęsa po prostu teraz będę ściągał. Potnę te filmiki, które są mi potrzebne tutaj właśnie z Sylwii telefonu, z drona. Później jak to będę miał przygotowane, to pokażę wam, jak wklejam to pomiędzy materiał, który już podziałem wcześniej z kamerki GoPro, i będziemy dalej przechodzić do następnej fazy, czyli do przejść, do robienia przejść, do eliminowania jeszcze niektórych elementów, i to wszystko wam pokażę, bo to też zawsze łatwiej pokazać, aniżeli o tym mówić. Zresztą ja nie jestem najlepszy w te klocki, także jedziemy. Dobra, pociąłem szybko te filmiki z Sylwii telefonu. Miałem króciutki film z drona, więc też przyciąłem kilka jakichś tam ujęć. I teraz popatrzcie. Tutaj kończy się to, co wyedytowałem z tego. To, co wyedytowałem z GoPro kamerki. Możecie sobie zobaczyć, że to jest cały ten materiał, który właśnie ciąłem w poprzednim odcinku. Gdzieś tam ten początek, który cięliśmy gdzieś tam razem. I od tego momentu tutaj już wracamy samochodem. Koniec. I tutaj teraz ja, ściągając sobie te filmiki do edytowania, po prostu na samym końcu ściągałem sobie te filmiki i tnę jak gdyby je osobno, bo później tak naprawdę można je całymi modułami po kilka przenosić i wklejać byle gdzie chcemy. Zarówno można pojedynczy element sobie wziąć i wkleić byle gdzie, jak po prostu zaznaczyć sobie 5-6 elementów i wklejać je po prostu tam, gdzie chcemy. Więc ja sobie wyedytowałem tutaj, patrzcie, to jest z telefonu Sylwii, bo miałem już później wszystko pozalewane. Tu jak wracamy kajakiem, elegancko do domu powoli, i tutaj mam kilka dosłownie ujęć z drona. No i jak się topi. Plun. Więc teraz sobie to wszystko powklejam. Filmik mój tutaj wcześniejszy. Czyli teraz popatrzcie, odtąd. Tutaj już wracaliśmy, ale eksplorowaliśmy dotąd. W tych pięciu elementach eksplorowaliśmy zamek.
eksplorowaliśmy. Więc zaznaczam 5 elementów. Przytrzymuję lewy klawisz myszy. O, znikło, jeszcze raz. Zaznaczam te 5 elementów. Przytrzymuję lewy klawisz myszy. I przenoszę to cały czas. Trzymam ten lewy klawisz myszy. Przenoszę. Aha, tutaj. Więc wkleję to gdzieś. Po prostu. Tutaj, zanim wsiedliśmy do samochodu. Więc to było jeszcze z GoPro, zobaczmy. Tutaj idę. Tutaj żeśmy coś jeszcze obczajali z Sylwią. Pyk. Tutaj idziemy. Jeszcze coś obczajamy. Dobra, ja sobie te 3 elementy wkleję tutaj wcześniej, bo to jak wyszliśmy z kajaków i podchodziliśmy do tej budowy, to najpierw podeszliśmy do tego właśnie, do tego budynku tutaj. I ja pamiętam, że teraz 2-3 odcinki, one były właśnie tam. I jest tu. Więc ten odcinek będzie mi pasował tutaj. Jak będziecie edytować, to będziecie dokładnie wiedzieć, w które miejsca, gdzie byliście, w którym momencie i będziecie się tam mogli bawić. Ja pamiętam, że tutaj obczajałem sobie te ruiny. Później z Sylwią weszliśmy tutaj i ona jeszcze sobie coś tam pooglądała. A na samym końcu tak naprawdę poszliśmy jeszcze obczaić to i to wszystko, te 4 elementy. Wrzucam tutaj, zanim zaczęliśmy jechać samochodem. Pyk. I tak mi będzie pasowało najlepiej. Zobaczmy. Tutaj przychodzę na te ruiny. Obczajamy. Podchodzimy do tych ruin właśnie. Oglądamy je w środku. Jeszcze tam weszliśmy na chwilę do tego. To było coś dobudowane. To było coś dobudowane, gdzieś posypało się, bo to jest przez kamień. Ale to nic nie jest. No zobacz, jakie korzenie zrobił z kamień. Tej końcówki nie potrzebuję wycinać. Sypało się, bo to jest przez kamień. No zobacz, jakie korzenie. Myśmy szli tutaj do tego drugiego miejsca, więc może by się przydał jakiś kawałek, jak tam gdzieś tam idziemy. Gdzie to było, gdzie to było? Zobacz, jakie korzenie zrobiło się. Tak, i tutaj wracam. Dobra. Jak tu jedziemy, dobra? Więc część tych filmików mam. Tutaj wracamy, jak widzicie. Aż do... do tego momentu. I
tam zdroma. No, tak naprawdę, czyli tutaj kończą się te filmiki, tutaj kończą się te filmiki, które edytowałem właśnie z telefonu, więc to jeszcze zaznaczę i wkleję przed filmik, w którym zaczęliśmy po prostu jechać do domu. No mam i tak już. Jak go... No, tak. I teraz to wszystko to z dronów przewinę. Z drona, przepraszam. To z drona przewinę dosłownie tutaj. Bo też pamiętam, jaką ma strukturę ten filmik, więc wydaje mi się, że to miejsce będzie najbardziej odpowiednie na te elementy. Dużo płynniej by chodził, jakbym po prostu nie nagrywał tego screen recordingu. W każdym odcinku wam to powtarzam, bo jak będziecie edytować dla siebie, to nie będzie wam tak cięło, chyba że będziecie mieć ze słabego kompa. Więc to było tu. Tutaj dokonaliśmy, pyk. A tutaj mi się topił dron i to było przejście. Tego jak lądowałem dronem, a jak się trochę przesuwał, wystawiłem rękę, poszedł do góry, zaczął lądować i normalnie wylądował do wody. Skoczyłem do wody z telefonem, ze wszystkim, wszystko udało mi się jakoś w miarę wyłowić. Pilot zalany, dobrze, że telefon w miarę wodoszczelny. Także właściwie tyle. Mam pocięty cały materiał z GoPro kamerki, mam pocięty cały materiał z telefonu Sylwii. Mam pocięty cały materiał z drona, właściwie to był króciutki filmik i tak naprawdę mniej więcej ten filmik już jest gotowy. Ja zauważyłem też, że jak jest dłużej otwarty ten program iMovie, da mu się chwilę spokoju, da mu się chwilę odpocząć, da mu się chwilę gdzieś tam ogarnąć te wszystkie algorytmy, to później ten filmik zaczyna przyspieszać, on po prostu potrzebuje trochę czasu, żeby to przetworzyć i tyle. Także, bo widzicie, nawet teraz przesuwając myszką, patrzcie, jadę i to się nie przesuwa wcale płynnie, bo gdzieś tam ciągle myśli. Jak się to załaduje, zaczynamy od początku, wyautowywujemy jeszcze niektóre elementy, bo już zauważyłem, że w tym pierwszym filmiku za dużo gadam, już bym coś tam chciał się pozbyć czegoś, niepotrzebnie wychodzę z karczerem, więc na pewno wyrzucę kilka elementów i porobimy przejścia. Dobra. To w takim razie zaczniemy. Jak zacznie zamulać, to wtedy przerwiemy. Dobra. Głos. Dobra, to takie wycinam. Zobaczę, jak wygląda przejście. Tnę. Może to też wyautuję, bo to
dzięki temu po prostu będzie krótszy ten filmik. Nie będę tyle gadał, zobaczmy jak to weszło. Odmówimy sobie razem, co nie zdarza się często, więc wykorzystujemy to bardziej pogodę. Widzicie, ta kreska powinna iść płynnie. Ta kreska powinna iść płynnie, ona stoi, no bo ładuje. Na jednej, której jeszcze nie byliśmy, zbieramy się i ciśniemy. Dobra, dalej. Z tym karczerem nie potrzebuję. Out. Ty wyjdę od razu sobie z kajakiem. A jeszcze wiecie co? Zobaczmy, czy będzie miał jakiś sens używanie tego crop to feed. Może tu jeszcze nie. Dobra, idziemy dalej. Wychodzę, ale może tutaj użyję tego crop to fit. To jest tutaj crop to fit, o, to jest ten Kenburn, przepraszam. Tutaj ustawiam sobie pierwszego frame'a mniej więcej tu, drugiego tu. Widzicie? Start, końcówka, start, end. Tak jak wam tłumaczyłem w poprzednich odcinkach, jak to działa. Teraz dajemy play i zobaczymy, jak to się przesuwa. No, przesuwa ekran i zmniejszyłem też tego frame'a, także moim zdaniem dosyć dobrze to wygląda. Tutaj zapinam gumy. Jest i tutaj przydałoby się przejście zarówno i tutaj. Tutaj na przykład robi coś w garażu, później zrobi coś na zewnątrz, więc pomiędzy tymi filmikami daje przejścia, transitions, można dać, ja zazwyczaj używam takiego, taki blur się robi jak gdyby, i albo czarnego, ciemnego, takiego standardowego, taki tych używam najczęściej, więc po prostu być może już jest to na zewnątrz, więc tutaj użyję takiego ciemnego przejścia, boom, tutaj robię przy aucie, przy gumach i tutaj już jadę, więc tu też by wypadało zrobić przejście, więc zrobię przejście i tutaj, żeby to po prostu nie było tak, że nagle się ten, że nagle po prostu, żeby nie było, że nagle się zaczyna dźwięk, to w tym momencie po prostu tutaj tym kółeczkiem jak zrobię takie podgłośnienie jak gdyby, czyli od wyciszenia do podgłośnienia i to jest wtedy to przejście tego dźwięku jest takie łagodne. Samochód jedzie, więc to może być jeszcze i tym się też trzeba pobawić, można sobie próbować zmniejszać, zwiększać ten kąt, ten łuk i wtedy też inaczej ten dźwięk jak gdyby się ukazuje. Nie wiem, czy nie znamy. Dobra, coś gadamy. Która mnie walła w pałę. I tutaj też ja ogólnie zazwyczaj jak na przykład rozmawiamy z Sylwią albo ten dźwięk jest ciągły z odcinka na odcinek, z kawałka na kawałek, to tutaj jak widzicie nie kombinuję, ale jak tutaj na przykład już się kończy i zaczyna się jakiś krótki filmik bez dźwięku, to tutaj zawsze już automatycznie ściszam. To jest po prostu fajniej, moim zdaniem. Tutaj nic. Tutaj znowu daję ten łuk. Sylwia coś tam gada. Tutaj kończy się kwestia, więc też przyciszam. Aha, a jeszcze przejście. Dobra. Więc przejście tutaj jak najbardziej, bo tutaj idziemy samochodem i tu przechodzimy już na miejscu jesteśmy, więc tutaj daję przejście. Tutaj jesteśmy w jednym miejscu. Może niekoniecznie. Tymi przejściami też się można bawić i później patrzeć, jak one wychodzą. Bo one czasami paradoksalnie niechcąco coś zrobimy i fajnie coś wyjdzie, także
Trzeba się bawić. Pakold na mnie. Póki z górki dojdę powoli. Tutaj ja sobie daję też blura, bo myślę, że może będzie fajnie. Takie przejście. Tu może też czasami daje więcej, czasami mniej. Nie ma co tak naprawdę popadać w jakiś perfekcjonizm. To jest zabawa i tyle. Jeśli ja starałbym się od samego początku tworzyć te filmiki idealnie, co jest nierealne na początku, to bym się nie nauczył. Po prostu. To trzeba działać. No i tu idziemy z Cybusią. Pyk, pyk, pyk. Tutaj przechodzimy. Tutaj może dam właśnie ten Ken Burns. Zobaczmy jak to wyszło. Tak choćby ktoś po prostu przesuwał kamerę. Moim zdaniem ma to sens. Tutaj jest pyk. I tutaj Sylwia. Próbuje już się wcisnąć na jeziorko. I jeszcze raz tutaj też damy tego blura, bo z takiej sytuacji już po prostu płynie na jeziorze, więc wydaje mi się, że to może mieć też no sens. No i myślę, że tak pogoda się trochę uspokoiła. Ja tutaj zaczynam gadać, więc tutaj też daję przejście. No i lecimy, że tak pogoda się trochę uspokoiła. Aha, przede wszystkim jeszcze tutaj widzicie dźwięk. Głupi. Dobra. Dobra. Sylwia sobie to ciśnie. Dodajemy. Tutaj gadam. Ciśniemy na jakieś ruiny. Tutaj będziemy gadać dość dużo. Dopływam do ciebie ja. Gdzie hrabian? No. Tu tam. Tam. No. To jest ta skała Arun. Przecież. Co tak? Ale przecież ostatnio Majki, to jest ta skała Arun. Sobie obczajamy, gdzie można dawać przejścia, bawić się tym po prostu. No i tak jak mówię, pamiętajmy o głosie, o dźwięku, jak rozmawiamy. Warto jest się bawić właśnie tym ściszaniem końcówki lub początku. Chcę tego orła zobaczyć chyba, co? A tutaj można każdy się napisać, dwa co to jest. Co tu tutaj jest? A tutaj... Tutaj też dam przejście. Można każdy się napisać. No i tutaj sobie kończyła mówić. I tutaj... Okej. Tak. Ten taki blur, którego tak dosyć często używam, to jest, zauważyłem takie przejście, które można używać na przykład na początku krótkiego filmiku i na końcu tego krótkiego filmiku, bo te takie ciemne przejścia, te fade to black, one są takie jakby, jak zaznaczają bardzo, że to przejście. Ten blur jest taki łagodny i wydaje mi się, że go można często używać. Ja go często używam, nie zastanawiam się nad tym. Po prostu patrzę tak, żeby było dobrze. I tyle. Więc dobra, jadę tu kajakiem. Tutaj z wolniejszego przechodzi się w szybkie. Tutaj może znowu użyję tego blura. Wow. Ten może jeszcze raz. I lecimy dalej. Więc w tą stronę już wiemy, jak jest prąd. To. W tą stronę da się płynąć. A tędy płyniemy. No i tutaj na przykład jest, jak zauważycie, taka przestrzeń nieba, może niepotrzebna. Więc tutaj można użyć ten crop to fit, czyli zmniejszyć frame'a. Na przykład do takiego.
Trochę się skrzaczy na jakości, ale wiesz co, też strzelać z tego nie będziemy. No i tutaj skończyliśmy gadać. Wszystkim to tutaj właśnie dźwięk. Tutaj może też tą przestrzeń zmniejszymy troszkę, będzie sygnia w obiekcie plaje. Patrzymy, jak wygląda. Tamten szpic? No i fajnie. Oko orła się zrobiło. Sięgałem, już go nie sięgłem. Ja normalnie wyglądało. No, wydaje mi się, że my każdy z nas ma jakieś specyficzne poczucie humoru i wydaje mi się, że to czasami jak my reagujemy na coś, śmieszy nas. I wiadomo, że nie wszystkich to będzie śmieszyć, niektórych to może wręcz wkurzać, albo mogą się czuć, nie wiem, zażenowani, nie wiem. Ale ja zauważyłem, że jak nagrywam jakieś filmiki i gdzieś tam normalnie się wygłupiamy sobie, albo że tam normalnie funkcjonujemy, to czasami po prostu jak to złożę do kupy i oglądamy to wieczorem, to po prostu śmiejemy się strasznie. Więc to są na pewno plusy robienia filmików dla siebie. Chodź, zobaczmy, co tu się dzieje. Tu tutaj akurat, jak widzieliście, to są dwa różne ujęcia, ale one jak gdyby tutaj nie ma przerwy w głosie, ale przez to, że jest ten właśnie to przejście i są to dwa różne ujęcia, to też po prostu zmieniam dźwięk i tym się też trzeba bawić, trzeba po prostu patrzeć, jak to powychodzi. Bardzo płytko będzie na pewno. Zależy pod prąd sobie płynie. Zajebisty ten mostek. Ciężko, co? Ale te chmury były... Dobra, tutaj... Wyrzucę dźwięk. Tutaj wyłączę. Tutaj zrobiłem taki myk. Jak to wytłumaczyć? Popatrzcie, to na przykład gadam sobie tutaj. Można zamienić filmik na audio, czyli popatrzcie, płynie sobie tu Sylwia, a ja bym na przykład chciał w tym momencie, żeby nie było chlapania jak Sylwia płynie, tylko chciałbym, żeby było to jak mówię, więc ściągam ten filmik po prostu pod spód, widzicie? I w tym momencie używam tego audio do podłożenia pod filmik. Tutaj mógłbym na przykład wyłączyć dźwięk i mogłoby być to tak zrobione, więc w taki sposób wykorzystałem tutaj wcześniej, jak właśnie ciąłem te filmiki. Coś mi się tam nie podobało, już nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało, ale na takiej zasadzie to można to właśnie rozwiązywać. Teraz wracam do momentu wyjścia, czyli daję Command Z i wracam do tego, jak było. Tak czy inaczej, każdy ten filmik, który widzicie, można przeciągnąć go pod spód i on się zamienia w audio. I tyle, więc na przykład macie tutaj filmik, jak płynie Sylwia na przykład na kajaku i w tym momencie chcielibyście, żeby, nie wiem, wasz dźwięk z tego filmiku był pod tym filmikiem, to po prostu przeciągacie sobie elegancko filmik pod spód i robi się audio. Coś wam nie wychodzi, audio, przepraszam, Command Z, cofamy i tyle. Dobra, więc to jest to. Ciężko, co? Więc teraz audio mam tutaj, z dołu, więc tutaj sobie... Ciężko, co?
tutaj będzie chwila bez dźwięku i tutaj zrobię przerwę czarną, bo tu już będziemy wracać dalej. A tu będzie muzyka, więc ta przerwa też będzie troszeczkę przynajmniej dłuższa. Będzie można podgłosić muzę na chwilę i to będzie też pokazywało, że po prostu zmienia się po prostu, jest kadr. Te chmury były, znaczy te fale już były odwrotne, nie? I to będzie pewnie koniec na dzisiaj. Poskładam to wszystko do kupy. Wydaje mi się, że znowu będzie jakiś ponad 10-minutowy filmik. Więc tak naprawdę w tym momencie mamy tak. Pocięty materiał z tego, z GoPro, pocięty materiał z telefonu, pocięty materiał z drona i mamy porobione przejścia. Więc następnym etapem tak naprawdę będzie ustawienie dźwięku, zgranie intra, podłożenie muzyki i tyle. I później można to jeszcze upiększać. Na samym końcu tak naprawdę można się bawić tym elementem tu crop to fit. Można sobie wymyślać gdzieś tam, że tutaj na przykład też można było sobie zbliżyć, oddalić i tak dalej. Ja tego nie będę robił, bo chciałbym też w miarę szybko ten filmik skończyć, w miarę szybko was przeprowadzić przez ten proces edytowania. No bo jak widzicie, to zajmuje naprawdę dużo czasu. I tak naprawdę, tak jak później dobrze będziecie chcieli to dopieścić i w jakiś sposób sobie to zrobić po swojemu, gdzieś tam się tym pobawić, tyle to będzie czasu po prostu zajmowało. Później podłożymy muzykę, pokażę wam jak podłożyć tą muzykę, dodamy intro, dodamy napisy początkowe, dodam moje logo na końcu i dodam trochę koloru na pewno, bo kamerka wiadomo nie przekaże, szczególnie jak jest słabsze światło, kolorów świata, więc zawsze ten kolor troszeczkę próbuję teraz nasycać, wcześniej tego nie robiłem i tyle, także to było na tyle w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w następnym.